Cześć, witam Was w Hrabi Retrogralnia. Witajcie w Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, w którym spróbuję Was zabrać w podróż w przeszłość. Wyobraźcie sobie, że jest rok 76, 1976 oczywiście. Możecie już grać w niektóre bardzo wczesne gry w salonach arcade, natomiast od kilku lat można też grać już w domu. Istnieje rynek gier domowych, jest na rynku Magnavox Odyssey, pierwsza konsola, jest domowa wersja Ponga od Atari, jest cała masa różnych klonów Ponga i dziwnych wariacji, na przykład Pongi na kartridże, natomiast ciągle ilość gier jest tam bardzo ograniczona i tylko to, co jest zawarte na chipie. No i wyobraźcie sobie, że można na gwiazdkę, podobno wtedy konsole w ogóle sprzedawały się tak naprawdę głównie na gwiazdkę, był to rynek bardzo sezonowy, dostajecie maszynę, do której można włożyć takie coś. Powiecie? Nic szczególnego, no kartridż, tak? W tej chwili już wyparty z rynku, ale raczej każdy nie super młody gamer wie, co to kartridż, więc o co chodzi. No nic, bo jest to tak naprawdę pierwszy kartridż, pierwsza konsola na kartridże w aktualnym rozumieniu, czyli kartridże zawierające program po prostu z grą. I tą konsolą, o której dzisiaj postaram się opowiedzieć, będzie sprzęt znany jako Fairchild Channel F, czyli pierwsza programowalna konsola. Zanim powiem Wam więcej i być może niektórych rozczaruję, chciałem zaznaczyć, że będzie to film trochę nietypowy, ponieważ będę chciał się skupić trochę bardziej na doznaniach, odczuciach, jakby wczucił się w graczy w tamtych czasach. Nie będzie to szczegółowa, sprzętowa recenzja konsoli. Natomiast nic straconego, bo jak już wiecie, jeśli oglądacie nasze materiały, ta konsola, oprócz oryginalnej wersji amerykańskiej, o której dzisiaj będę mówić, wyszła w bardzo wielu wersjach w Europie i kiedyś recenzowaliśmy na przykład tego oto skromnego potwora, którego mam tu pod ręką, czyli konsolkę Saba Video Play. I tak naprawdę doświadczenia z grania są dokładnie identyczne. Gry są dokładnie identyczne, więc w opisie znajdziecie linki do dwóch filmów, gdzie zarówno bardzo dokładnie opisujemy sprzęt, jak i gry. Natomiast dzisiaj spróbujmy wybrać się w małą podróż w czasie i spróbować wyobrazić sobie, że dostajemy w prezencie pod choinką pewne pudełko, które zaraz Wam pokażę. Channel F, the one with all the fun. The Fairchild Video Entertainment System at your larger JCPenney. Okej, więc mamy stolik, mamy pudełko, mamy mnie, więc jak myślicie, co teraz będzie? Jeśli macie nadzieję na unboxing, nie wiem czemu takie materiały są lubiane przez wielu widzów, to właśnie będzie unboxing. Oczywiście, nie będzie to unboxing first ever. Pretekstem tego unboxingu jest to, że udało mi się dorwać konsolę, pierwszą konsolę kartridżową w naprawdę fajnym zestawie i myślę, że ten box i jego zawartość pozwoli nam spróbować wczuć się w takie mega szczęśliwe dziecko, które otwiera prezent pod choinką, no i co widzi. Pudełko może nie jest w super dobrym stanie, ale myślę, że pozwala bardzo ładnie zrozumieć warunki, więc na samym pudełku widzicie cały zestaw twarzy, rodzin, oczywiście różne nacje, różne wieki, nawet prawie że niemowlaki, więc chyba sprzęt dla całej rodziny, nawet dla babci tutaj może nie za bardzo widać. Natomiast warto wspomnieć o tym, co jest na konsoli napisane, żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji był gracz, który to dostawał. Pamiętajcie, na rynku są wyłącznie Pongi. Nikt nie rozumie idei w ogóle, że maszyna do gier może być programowalna, że może być komputerem. Na rynku nie ma komputerów do gier tak naprawdę. Okej, pomysł jest świetny, no bo dzięki wprowadzeniu kartridży mamy sprzęt, który żyje w zasadzie w nieskończoność, tak się wydawało wtedy, tak? No przecież jak się z gry znudzą, kupujesz nowy kartridż i wszystko jest pięknie, ale z drugiej strony muszą mnie zniechęcić gracze, bo gracze po prostu nie rozumieją, co to jest, tak? No, dziwna idea. Więc co mamy? Od razu na dzień dobry jeszcze dodam, mimo że konsola jest znana jako Fairchild Channel F, tak naprawdę to jest jej pierwsza, najstarsza wersja, 76 roku najprawdopodobniej, a może początku 7, czyli Fairchild Video Entertainment System. Później ta nazwa została zmieniona na Fairchild Channel F, ale dopiero za chwilę wyjaśnię dlaczego. Co mamy? Standard Console Features. Two Player Tennis and Hockey Games Built In. Tak, bo coś, co mi się kiedyś wydawało dziwne, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że bardzo rozsądne. Ta gra ma wbudowanego klona Ponga. Może się dać trochę dziwne, po co wbudowywać klona Ponga w coś, co niesie zupełnie nową jakość, ale myślę, że to był sposób, żeby nie wypaść z rozłowania graczy. Tak, ta konsola oferuje tą bazę, oferuje dobrego Ponga i jeszcze coś więcej. No batteries required. No tak, bo wiele Pongów, znowu z bliżej nieokreślonych powodów, w standardzie nie miało zasilacza, tylko trzeba było wkładać do nich baterię, więc jak najbardziej użyteczna funkcja. Remote Hand Controls. Można by sobie na tej podstawie pomyśleć, no, że jest to bezprzewodowe pady, tak? W 76, super. Nie.
Chodzi o to, że wiele Pongów wtedy, szczególnie tych tańszych, miało kontrolery wbudowane w konsolę, więc trzeba było tak naprawdę się kurczyć przy konsoli i obie osoby kręciły jedna z jednej, jedna z drugiej. Tutaj mamy konsolę na kablu, co wtedy było ciągle pewną innowacją. Pamiętajcie, 76 rok. TV Adapter Box, ok. Od razu jest przełącznik w zestawie. Działa z każdym telewizorem, kolorowym albo czarno-białym i z każdym rozmiarem. Ważne, bo jednym z powodów, dla których Magnavox Odyssey nie sprzedawał się za dobrze, było skojarzenie czy plotka, że działa tylko z telewizora i Magnavox, bo Magnavox był jednym z głównych producentów telewizorów. Automatic on-screen scoring and timekeeping. Także ważna rzecz, bo w tamtych czasach jeszcze sporo Pongów, aż na pewno te starsze, nie miały w ogóle scoringu. Trzeba było ręcznie zapisywać wyniki na kartce, więc też dobra innowacja. Hold button, freeze play action. Chyba pierwszy raz w sprzęcie domowym rzeczywiście ten sprzęt ma pauzę. Pauzę, której zaostaniały późniejsze konsole, więc bardzo użyteczna funkcja. Co jeszcze istotnego? No i tak naprawdę najważniejsza funkcja, która powoduje, że to jest rewolucja na rynku, jest dodana jako optional cartridges, jako dodatkowy feature. Tak, że wtedy dopiero możemy zmieniać cartridge. No dobra. Okej, otwieramy pudełko i co widzimy jako pierwsze? Szmatkę. Mamy w sobie szmatkę, wygląda jak szmatka do czyszczenia ekranów, którą teraz dołączamy do zestawów. Ta szmatka jest do czegoś innego, zaraz pokażę do czego, natomiast jestem super szczęśliwy, muszę powiedzieć, że w zestawie udało mi się dostać tą oryginalną szmatkę. Zastanawiam się, czy to nie jest warte więcej niż konsola, no bo przecież kto zachowuje szmatkę z 76 roku. Naprawdę taki mały retroskarb, ma nawet chyba oryginalny brud z tej epoki, więc ciekawy gadżecik, taki tak zwany kontekścik. Mamy oczywiście trochę papierków. Jakie gry można tutaj dostać? Mamy News Bulletin from Channel F. Czyli co to? No znowu o grach, o informacje, pokazanie jak wiele może mieć kartridży. Podkreślenie tych funkcji gamingowych, innowacyjnych. No i mamy instrukcję obsługi. Wbrew pozorom konsola nie była tak banalna w obsłudze, jak się może wydawać, ale nie będziemy myślę, że jej całej czytać, już jak ją obsługiwać mniej więcej wiemy. Co tu jeszcze mamy? Mamy Switchboxa, tak? Od razu pomyśleli tutaj. Dzięki temu można by podłączyć konsolę do telewizora, nie odłączając anteny. Przy połączeniu RF całkiem użyteczny gadżet. Oczywiście wszystko jest na złącza amerykańskie, bo ta konsola w tej wersji wyszła tylko w Ameryce. No i mamy gwóźdź programu. Samą konsolę. Zatrzymamy się na chwilkę, żeby opowiedzieć o niej, bo moim zdaniem jest to naprawdę fajny przykład tego, jak robiono sprzęty do grania wtedy, kiedy tak naprawdę to nie był ustabilizowany rynek. Sprzęty gamingowe tak naprawdę były ciągle świeżą kategorią. Nikt nie wiedział, czy one zostaną na rynku, czy może skończą swój żywot. To jest chwilowa jakaś moda. Więc wtedy jakby starano się te konsole jak najbardziej upodobnić do istniejącego już sprzętu, który był sprzętu RTV, czy jak w angielskim zwanym RTV AGD, czyli w angielskim White and Brown. White, bo wiadomo, lodówki białe, natomiast wszystko, co było dotyczące telewizyjnego, było brązowe i tak naprawdę w drewnie, tak? Więc mamy znany na przykład z później z Atari 2600 wykończenie w drewnie. I co mi się mega podoba, no i co jest też pewnie powodem tej szmatki, mamy błyszczące wykończenie. Z tego, co czytałem, one jest wzorowane na pokrywach, czy elementach adapterów, które wtedy były podstawowym sposobem odtwarzania muzyki, więc ten sprzęt się idealnie wpasowywał. W tej chwili może wydawać się dziwny, natomiast moim zdaniem całkiem ładna konsola i fajny styl. No i co my mamy tutaj dalej? Zdejmujemy pokrywę. Cała ta pokrywa jest półprzeźroczysta, naprawdę ładna rzecz. I mamy kontrolery do konsoli. Dwa kontrolery. Jak już pewnie szczegółowo sobie obejrzycie w filmiku, kontrolery o tyle nietypowe, bo znowu nie było jeszcze standardu, nie było pada, nie było idei. Kontrolery rzeczywiście działają w czterech kierunkach tradycyjnie, ale też mogą działać jako namiastka wiosełka. Można je przekręcać w lewo, w prawo i można wciskać, mieć fire i można ciągnąć, mieć antifire. No, pokręcony kontroler jeszcze to nie było. Więc jak widzicie, zestaw całkiem ładny. W zestawie nie było cartridge'a. Cartridge'a trzeba było dokupić. Takie ładne cartridge'e wkładane trochę jak kaseta wideo. Ukryty jest slot. Slot jest ukryty pod automatyczną klapką. Wkładamy, wyciągamy. Cartridge zapakowane w pudełeczka, dokładnie praktycznie wielkości cartridge'a. Nic poza skromną instrukcją się nie da wcisnąć, więc już wtedy ładna optymalizacja kosztów
architektury. No i tak ten sprzęt wygląda. Żebyście zobaczyli, jak mówię, nie będziemy, aha, tu jak nawet jak się dotknie, można zobaczyć, że ta faktura jest, naśladuje w pewien sposób skórę, mam wrażenie, więc no, patrząc z perspektywy czasu, moim zdaniem jest to jedna z najciekawiej wyglądających konsol, pokazująca tą inną epokę, kiedy konsole starały się nie być konsolami, tylko wpasowywać się w pewną ideę domowej rozrywki i starać się za bardzo nie wyróżniać, żeby też chyba nie razić oczu. No dobra, to wyciszmy klapkę i spróbujmy przejść dalej i powiedzieć już troszeczkę więcej o samej konsoli, jak ona wpłynęła na rzeczywistość i pokazać, czy ten sprzęt w ogóle działa. The home entertainment system that never gets old. Plug in a new video card and change the fun. Play tic-tac-toe, shooting gallery, or just doodle. Okej, okay. jak widzicie, zrobiliśmy mały miks czasowy, ponieważ zainstalowaliśmy ten sprzęcik w naszym muzealnym pokoiku z czasów PRL i Zachodu. Tak, jesteśmy w pokoju zachodnim. No, raczej w czasach Bravo nie było szansy mieć tej konsoli, no ale mam nadzieję, że wybaczycie tą drobną niezgodność. Mamy konsolkę podłączoną do może nie współczesnego, ale w miarę nowoczesnego telewizora i o dziwo całkiem przyzwoity obraz, więc jak widzicie sprzęt daje radę. Mamy kontrolę i właśnie widzicie domyślnego Ponga z wykorzystaniem tej unikalnej funkcji, której chyba żaden Pong nie miał, czyli Freeze. Próbujemy uruchomić grę. Jak widzicie mogę kręcić używając funkcji kręcenia wiosełkiem, joystickiem obracam manetkę, co jest bardzo nietypową funkcją. Gra wykorzystuje wszystkie możliwości, bo w górę, w dół to jest też bramkarz, więc dosyć skomplikowany Pong. Od razu widzicie jedną cechę z wczesnych konsol, jeszcze odziedziczoną po Pongach, i to dotyczyło też tylko pierwszych modeli. Cały dźwięk jest z zbudowanego głośnika, więc niestety nie da się go wyciszyć. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby pokazać, że to jest sprzęt kartridżowy, a nie jakiś przerośnięty Pong, uruchomimy grę z kartridża. Oczywiście, jak zawsze, należy wyłączyć. Bardzo przyjemne jest to uczucie wkładania kartridża, czuć, że tam coś ładnie zaskakuje. Zestaw pytań parametryzujących grę, która akurat tu nie ma znaczenia. O, i okazuje się, jest w pamięci, jak widzicie, wszystko pięknie działa, prawdziwy sprzęt z 76 roku. Chyba wykryliśmy właśnie małą niedogodność sprzętu. Pauza działa pięknie w Pongu, no ale w tej grze już tak sobie niekoniecznie. Więc pozostaniemy na chwilkę na tym ekranie, żebym mógł Wam trochę więcej jeszcze opowiedzieć. No, ten sprzęt jest bardzo mało znany, tak? Możecie czasem się na aukcjach natknąć na Sabę czy jakieś inne, a jednak nie. Możecie się na aukcjach czasem natknąć na Sabę, ewentualnie jakieś inne klony, bo co ciekawe, w Europie ten sprzęt wyszedł pod chyba 5-6 markami, wręcz każdy się różni trochę obudową i zupełnie różni się marką, natomiast wybechy w środku są inne. Natomiast to nie jest taki sprzęt, który jest świetnie pamiętany. Natomiast jest on ogromnie, ogromnie ważny. Myślę, że jest to doskonały przykład sytuacji, gdzie ktoś, kto zrobił coś po raz pierwszy, no to nie wszystko zrobił idealnie, no i po prostu myślę, że gry nie były po prostu strasznie porywające, kontroler był przekombinowany, może jeszcze ludzie też nie dojrzeli do tej idei, więc konsola sprzedała się w około ćwierć miliona egzemplarzy, chyba na całym świecie. No, dla porównania Atari 2600 z wszystkimi swoimi wersjami sprzedało, ale było sprzedawane bardzo długo, sprzedało się chyba w 30 milionach egzemplarzy, więc inny świat. Lepszym porównaniem byłyby inne, mniej udane konsole pierwszej generacji, czyli ColecoVision i Intellivision, jeśli dobrze pamiętam, to po 2 i 3 miliony albo odwrotnie, no więc wielkiego sukcesu komercyjnego by nie było. Można powiedzieć, że ten, kto miał palne pierwszeństwa, powinien zgarnąć wszystko. Natomiast no niestety, były to pierwsze gry, w których komputer miał jakąś pseudo-sztuczną inteligencję, czyli w ogóle, gdzie można było grać z komputerem, w niektórych grach przynajmniej, no bo jak widzieliście przed chwilką, w Ponga musiałem grać z kolegą, ale już w prostą grę w unikanie atakującej mnie piłeczki mogłem grać już z komputerem, więc jest to fajna idea, natomiast gry były jeszcze chyba troszeczkę zbyt prymitywne i dopiero porządne konwersje arkadowych hitów, jakie się pojawiały na Atari 2600 i innych konsolach, mogły porwać ludzi. Natomiast wydaje mi się, że konsola ma ogromny wpływ na sam rynek, jaki rynek był. No po pierwsze stworzyła kartridże, tak, więc no to na lata ustawiło standard działania. Nie wiem, ile w tym prawdy, czy to jest tylko plotka waszego artykułu, ale znalazłem też informację, że ta konsola tak naprawdę przyczyniła się bardzo mocno do
tego, że Atari zidentyfikowało pracę nad swoim rozwiązaniem, nad Atari 2600, bo jakoś nie szło one super, no bo jeszcze międzyspongowy całkiem dobrze działał i nawet skłoniło Atari do sprzedania się koncernowi Warner, dzięki czemu uzyskał środki na dokończenie konsoli i jej wprowadzenie na rynek i stworzyło tak naprawdę, no nie wiem, czy nie wiem, na pewno ze starszych konsol najbardziej udany produkt historii, czyli Atari 2600. Być może jest to taka fajna historyjka, natomiast na pewno miało to wpływ na działania Atari, no i zmotywowało ich, żeby zrobić coś. Może nie żeby sprzedać Warnerowi, ale żeby ten produkt dopracować i po prostu zrobić coś dużo lepszego. Gdyby Atari było pierwszą firmą, która wprowadziła konsolę programowalną, być może zrobiłaby też właśnie coś tak sobie udanego i później taki Fairchild albo ColecoVision wprowadziłoby drugą czy trzecią konsolę i ten sprzęt dopiero wtedy byłby udany, więc no, można powiedzieć trochę prześmiewczo, że konsola zadecydowała o sukcesie Atari. Dla mnie jest całkiem ciekawą, no i trochę bolesną historią, jeśli chodzi o innowatorów. Ciekawostka, jak wspomniałem, ta konsola została prywatnie wprowadzona na rynek jako Video Entertainment System, VES. Natomiast Atari wprowadziło swoją konsolę, obecnie znaną jako Atari 2600, jako VCS, czyli Video Computer System, prawdopodobnie wzorując się na nie tylko zrzynając kartridże, ale też na modelu nazewnictwa z tej konsoli. Więc ci jednak nie czuli się zbyt silnie najprawdopodobniej versus Atari i zmienili nazwę na Fairchild Channel F, żeby się nie myliło. No, w sumie nie musieli, oni byli pierwsi, do czego? Przyszedł jakiś Atari, wprowadza podobną nazwę i ci zmieniają. No ale cóż, w tą stronę poszli i do historii konsola przeszło jako Fairchild Channel F. Jeszcze warto wspomnieć ogólnie, myślę, że trochę o rynku konsol, że w ogóle no, sprzęt nowości to była zabawa naprawdę dla osób, no, może w Stanach trochę inaczej to wygląda, ale o całkiem grubym portfelu. Ta konsola, jeśli dobrze pamiętam, przeliczając jej cenę na obecną, kosztowałaby około $600-700. Tak? Wyobraźcie sobie, że teraz kupujecie za $700 PlayStation 4. Byłoby to delikatnie mówiąc drogo, chociaż może przesadam, patrząc na wydatki w Stanach, na to ile też kosztowały konsole na początku. No, było to na pewno drożej niż obecnie, ale może jednak nie była ta fortuna. W każdym razie nie było to coś na pewno dla każdego, pewien luksus. Więc uczciwie mówiąc, jest to konsola raczej do oglądania w muzeum, takiej jak naszym. Widzicie w tym filmik w tej chwili, ponieważ za chwilkę znajdzie swoje zaszczytne miejsce w gablotce. I myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy już jej wyciągać. Gdybyście chcieli poczuć to doznanie na własnej skórze, sprawdzić, no to myślę, że warto popolować na któryś z klonów, szczególnie z klonów, legalnie licencjonowanych klonów, szczególnie Saba jest od czasu dostępna za rozsądne pieniądze, więc wtedy można chwilę na tym pograć. Natomiast no, oryginał jest raczej do oglądania, wyglądania, bo nie wynosi nic więcej, jest dużo trudniej dostępny i dużo rzadszy. Switch video cards and play Desert Fox. Switch again, it's Blackjack. Or play the two built-in games, Pro Hockey or Tennis Champ. Channel F for fun, the Fairchild Video Entertainment System. Jak już wspomniałem, konsola w Europie miała wiele różnych wcieleń, więc korzystając z okazji, jest to dosyć nietypowe. Mamy tutaj małe zdjęcie rodzinne, nasz oryginał. Ten dosyć popularna wersja, chyba produkowana na rynek niemiecki, Saba Video Play. Jak widać, bardzo zbliżona konstrukcyjnie, tylko uproszczona już bez drewna. Ten sam sposób przechowywania kontrolerów, tak? Możemy je schować tutaj i przykryć klapką, której niestety nie mam, natomiast klapka pewnie była mniejsza, nie pokrywała całej pokrywy, ale ogólnie konstrukcja bardzo podobna, przyciski identyczne. I mamy nieco bardziej kreatywną, myślę, że całkiem ładną wariację firmy Northmende. Nie mam pojęć pod nazwą, w ogóle za każdym razem inna nazwa. To jest Fairchild Channel F albo VCVS, to jest Saba Video Play, a to jest Northmende Color Teleplay. Więc kreatywność niezła. Nie mam pojęcia na jaki rynek, nie wiem, będzie co to za firma, szczerze mówiąc, ale na pewno jeden z krajów Europy Zachodniej. Trochę bardziej kreatywny, mamy inny system, inne rozwiązanie na przechowywanie joysticków, trochę wentylacji, no ładne, inna konstrukcja przycisków, fajny sprzęt. Jest jeszcze kilka wersji, jeśli jesteście zainteresowani, poszukajcie w internecie. Myślę, że konsolka dla maniaków kolekcjonowania można zebrać catch 'em all, wszystkie wersje konsoli. Fairchild Channel F. Życzę powodzenia, jeśli ktoś taką kolekcję zbierze, mam nadzieję, że nakręci filmik, bo ja aż tak ambitny nie będę i poprzestanę na klonie i oryginale. A tutaj jeszcze widzimy tą perełkę z kolekcji Artura, czyli Northmende. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę wczuliście się w klimat lat 70. Może będziecie chcieli tę konsolę kupić, może Wam wystarczy, żeby pooglądać. Do zobaczenia. Wojtek, Retrogralnia.